To było państwo, które przekreśliło akt rozbiorów, przywróciło, jak już wspominałem, kwestię polską do polityki europejskiej i właściwie po tym już nie było odwrotu. Znaczy, zwróćmy uwagę, że w czasie kongresu w Wiedniu zwycięskie mocarstwa poważnie rozpatrują kwestię odbudowy Królestwa Polskiego i ostatecznie ta odbudowa się dokonuje. Oczywiście znowu w formie jeszcze bardziej szczątkowej i jeszcze mniej suwerennej niż w przypadku księstwa Leszowskiego, ale jednak Królestwo Polskie pojawia się na mapie Europy, wchodzi do polityki europejskiej i to jest tradycja, która będzie dla nas bardzo korzystna w trakcie negocjacji po I wojnie światowej. Innymi słowy, tradycja polskiej państwowości nie znikła z życia politycznego Europy. No, drugi powód to jest wpływ księstwa na kulturę, ale też mentalność Polaków. No, przypomnijmy, że to jest okres, który będzie w XIX, XX wieku tematem kilku ważnych dzieł, czy to literackich, wspomnijmy tylko Popioły Stefana Żeromskiego, czy filmowych, znowu Popioły Andrzeja Wajdy, no ale też jakby obecnych, epoka obecna w kulturze popularnej, powieści dla młodzieży, poezja i wyższego i niższego lotu, ikonografia, pamiętamy wszyscy popularne obrazy kilku pokoleń rodziny Kossaków, prawda? To jest okres, który wnosi do mentalności politycznej Polaków przekonanie o wartości wysiłku zbrojnego,